Dzień dobry. Ta wiadomość jest do mojego internetowego antagonisty, Daniela Kowalskiego, pseudonim Odwrócony, blogera z dziedziny kryminalnej. Dzień dobry, Danielku. Jak ty się czujesz? Nagrywam dla ciebie ten krótki materiał z tego względu, abyś sobie uświadomił w tej swojej łysej, tępej iglacy, że jesteś w bardzo wielkim błędzie. Zostałeś, Daniel, przede wszystkim nakarmiony wieloma bzdurami, manipulacjami i dezinformacjami. Pewnie zadasz pytanie, dlaczego? Otóż dlatego, żeby wszyscy twoi widzowie mieli z ciebie zwałę lub bekę, albo mówiąc bardziej obrazowym językiem, pizdę. Widzisz, ja na przełomie lat bardzo wiele razy proponowałem ci spotkanie, wspólne nagranie, a później jak żeś zaczął wchodzić z buciorami w niektóre rzeczy, proponowałem tak samo ci spotkanie, jakąś walkę, cokolwiek, za którą byś dostał dużo pieniędzy. Ja w ogóle nie chciałem pieniędzy za to widowisko. Nie zgodziłeś się na żadne z powyższych. Teraz, po wielu latach, dalej wyciągasz jakieś bzdury, kłamstwa z przeszłości i robisz wielki syf internetowy związany z moją osobą, czy też z moimi znajomymi, ówczesnymi znajomymi. Widzisz, Daniel, my pochodzimy z dwóch światów. Nie będę tutaj się rozdrabniał co do tych światów, bo to nie ma sensu. Ale widzisz, ty rzeźbisz, Daniel, w gównie. A ten, kto rzeźbi w gównie, gówno ma. Posuwasz się w swoich wypowiedziach i w swoich opisach nie dość, że za daleko, to jeszcze nie ma to nic wspólnego, Daniel, z rzeczywistością. I na końcu tej drogi zostaniesz z gównem. Ja nie wiem, czy do ciebie pewne rzeczy nie docierają, czy pewne rzeczy do ciebie po prostu nie przemawiają. Ty jesteś bardzo specyficzną jednostką. Ty jesteś takim człowiekiem, który myśli, że coś wie, a tak naprawdę nie wie nic i każdy z ciebie ma po prostu jedną wielką bekę. Ja mam do ciebie taką propozycję. Weź, chłopaku, zapłać swoim kobietom za alimenty zaległe. Weź wyjdź na prostą ze swoim życiem. Weź może zaopiekuj się twoją schorowaną mamą i weź zacznij żyć swoim życiem, Daniel. A jeżeli już jesteś taki zafascynowany światem kryminalnym, różnego rodzaju znajomości, czy też ogólnie mną, ja nadal, moje propozycje są dla ciebie otwarte. Możemy się spotkać, możemy coś razem nagrać. Jeżeli chcesz jakiś wywiad ze mną przeprowadzić, udzielę ci go. I masz moje słowo, że nawet nie zrobię ci nic. Ale zachowaj się jak facet. Nie zachowuj się jak ostatnia dętka. Nie jestem tu po to, żeby tobie ubliżać, czy w jakiś sposób jechać z tobą jak z podartym, bo na twoją osobę wylały się już wszystkie możliwe przekleństwa, jakie tylko istnieją w słowniku słów wulgarnych. Moja propozycja jest nadal aktualna, więc jeżeli coś chcesz, napisz, spotkaj się, nie ma żadnego problemu. Dalej możesz tworzyć swoje kompilacje. Ja się z nich bardzo głęboko śmieję. Dzięki tobie mam codziennie zapewniony masaż wątroby. Także wybór należy, Daniel, do ciebie. Ja jestem otwarty i jestem gotowy. Jeżeli chcesz usłyszeć parę słów prawdy, nie ma problemu. Ale bądź facetem. Nie bądź trolem. Nie bądź antagonistą, nie bądź zwykłą kurwą, bo albo jesteś człowiekiem, jesteś facetem,
albo jesteś nikim. Pozdrawiam Ciebie, Danielku.